Postarajmy się przeżyć tę tajemnicę męki Pana Jezusa w skupieniu, w ciszy, w pewnej refleksji. Być może ktoś z nas odnajdzie w tym przedstawieniu siebie, swoich bliskich, swoje problemy, to wszystko, co nosi w swoim sercu albo co przynosi codzienne życie. Witamy Was serdecznie, gorąco na sztuce teatralnej, której temat jest jeszcze gorętszy niż moje przywitania, gdyż dotyczy każdego z nas z osobna, jak i nas tutaj wszystkich razem zgromadzonych. Bo tematem jest męka naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu, po to, by dać nam zbawienie, by odkupić nasze grzechy, nadał nam godność dzieci Bożych i też przez kratki konfesjonału pozwolił nam oczyszczać się z grzechów wciąż, mimo że mamy dużo grzechów, i te mniejsze, i te większe. W myśl zasady, choćby Twoja dusza była ciemna jak szkarłat, nad śnieg wybieleje. Dodatkowo gorąco Was witamy z tego powodu, że sztuka teatralna, którą tutaj zobaczycie, wymagała naprawdę dużo pracy. Samych aktorów jest ponad 100, a dodatkowo jeszcze brali w tym udział inni, jak nagłaśniający, jak oświetlający tutaj, jak zatrzymujący ruch też, przygotowujący stroje. Także organizatorów jest bardzo dużo. Tematem sztuki jest dramat człowieka. I jeżeli nie możecie obejrzeć, albo jeżeli ktoś z rodziny chciałby obejrzeć tą sztukę, to można to zrobić na stronach internetowych dwóch: ostrowskiemisterium.pl lub domjuzefa.tv. Także serdecznie, gorąco Was witamy i zapraszamy do obejrzenia. Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy już wiesz, że twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? Że patrząc w jego oczy najświętszą widzisz twarz. Mario, 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 czy ty wiesz? Ślepemu wzrok, głuchemu dźwięk, zmarłemu życia dar, chromemu krok, niememu pieśń przynosi Chrystus Pan. Mario, czy ty wiesz, kim naprawdę jest maleńki twój bohater? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach na imię ma. Ja
dobrze, że tu wszystko jest. Co byśmy zrobili bez naszej matki? Wszystko przygotowane. Dobrze, że na tą Paskę jesteśmy gotowi. Piotrze. Co pan? Mistrzu, co ty chcesz uczynić? I przecież... To my... Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Tego, co ja teraz robię, ty nie rozumiesz. Ale później, później będziesz to wiedział. Panie, ale nie, nigdy mi nóg nie będziesz umywał. Wszyscy, ale nie ty. Piotrze. Jeżeli cię nie umyję, jeżeli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Panie. Panie. Nie tylko nogi, ale i ręce, głowę. Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć. Bo cały jest czysty. Jesteście czyści. Ale nie wszyscy. Rozumiecie, co wam uczyniłem?
ogarnąć, panie. Wy mnie nazywacie mistrzem i nauczycielem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, wasz mistrz i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy nawzajem powinniście sobie umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, jak powinniście czynić. Sługa nie jest większy od swego pana. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie. We mnie objawiłeś swoją miłość wobec maluczkich i ubogich, wobec chorych i odrzuconych przez ludzi. Nie zamknąłem się nigdy na potrzeby i cierpienia braci. Swoim życiem i słowem ogłosiłem światu, że Ty jesteś Ojcem i troszczysz się o wszystkie swoje dzieci. Za te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i błogosławimy. Wysławiamy Cię, Ojcze. Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu. A zwłaszcza w tej godzinie, w której wydaje się na mękę. Wyjaśniając pisma. Bierzcie. Bierzcie. Jedzcie z tego wszyscy. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Co się dzieje? Panie. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
toczyń cię na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia. Fale. Rozumiesz coś z tego? Nie rozumiem. Czy mógłbyś odłożyć ten komputer? Od kilku godzin gapisz się w niego. Nawet nie zauważyłeś, że dostałeś ode mnie prezent. Kobieto, możesz się uspokoić? Nie widzisz, że pracuję? Ty tylko pracujesz. Nic, tylko ciągle pracujesz. Praca i praca. A my, a rodzina w ogóle cię nie interesuje. Nawet nie wiesz, co jest w tym prezencie i to też cię nie interesuje. Mało tego, nawet nie interesuje cię to, z jakiej okazji dzisiaj jest ten prezent. Interesuje, interesuje. Jestem bardzo ciekawy, jak moja żona bez sensu znowu wydała pieniądze. Oczywiście, nic tylko pieniądze, pieniądze. Wiecznie tylko wyliczasz, przeliczasz, kombinujesz i wiecznie ci mało. A my, a rodzina, a nasza 25. rocznica ślubu, na nią w ogóle nie masz nawet czasu. Nie interesują cię nasze dzieci. Nawet nie zauważyłeś, że nasz syn z nami siedzi w jednym pokoju, a nie zamknięty w swoim. Kilka dni temu już ci mówiłam, że dzieje się coś z nim nie tak. Ale ciebie to kompletnie w ogóle nie interesuje. Nie interesuje, tak. Nie interesuje cię to kompletnie. My, nasze dzieci, cała nasza... Ale po co zaraz ta awantura? Potrafisz tylko krzyczeć z byle powodu. Bez sensu się tylko drzesz. Uspokój się trochę. Nie kłóćcie się. Co się z wami dzieje? Tego się nie da słuchać. Czy wy siebie słyszycie? Prezent? Babcia tu była? Pamiętała o nas. Jaki piękny prezent. Moja mama pamiętała. Twoja mamusia dała nam prezent dla odmiany. Co to za nowość? Aż sam chętnie spojrzę. Ty zostaw moją mamę w spokoju. Tak, dała nam prezent i to tak wymowny. Za to twoja matka oczywiście w ogóle się nami nie interesuje. Ale uspokój ani się, nie da się tego słuchać. Ani naszymi dziećmi w ogóle się nie interesuje. Uspokój się, jeszcze raz ci mówię. Kiedy się obudzisz? Kiedy się ockniesz? Ja już mam tego dosyć, naprawdę. Nie, kobieto, tego się kompletnie nie da dłużej słuchać. Weź sobie ten prezent i wsadź. Idę. Mam ważne spotkanie. Oczywiście. Tylko wyjście. Tylko ty to potrafisz zrobić. Tylko wyjść. Nic więcej. Boże. Boże, pomóż mi. Zrób coś z tym człowiekiem.
bo ja już sama nie potrafię. Ja już sama nie wiem. Pomóż mi. Piotrze, Janie, chodźcie za mną. Tutaj, do Grójca? Ale czemu? Ze mną. Janie, zobacz, co się dzieje. Ojcze, Ojcze, obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy dzieło Twojej miłości. Ojcze, spójrz, spójrz, zobacz. Zobacz tę ofiarę. Boże, Ojcze miłosierdzie, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna. Otwórz nasze oczy. Otwórz nasze oczy na potrzeby i cierpienia braci. Oświeć nas światłem swego słowa, abyśmy pocieszali dziesionych i utrudzonych. Spraw, aby z miłością podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących. Niech Twój Kościół będzie żywym świadectwem prawdy i wolności, sprawiedliwości i pokoju. Aby wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata. Ojcze, pamiętaj o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata. Pamiętaj o zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Ojcze, spraw, abyśmy także my na końcu ziemskiego pielgrzymowania mogli dojść do wiecznego życia
gdzie nas oczekujesz. Ja. Oczywiście wszystko moja wina. Zachorowuję się na śmierć, żeby wszystko mieli. Żeby im niczego nie brakło. Ale im ciągle mało. Wyjazdy za granicę, narty, najlepsze ciuszki, kosmetyczki, wszystko. I co w zamian? Tylko pretensje i narzekanie. Mam tego dosyć. Koledzy mi mówili 100 razy, weź sobie daj spokój, to nie ma sensu. Zostaw to wszystko. Ale nie, ja głupi muszę w to brnąć. To nie ma sensu. Zero wdzięczności, za grosz. Nie mam w ogóle ochoty tam wracać. Jak ich widzę, to mi się żygać chce. Piotrze, obudź się. Panie, ale... Obudź się. Obudź Jana. Ja nie. Zbliża się mój zdrajca. Ja nie. Ja się mistrz każdy. Panie Szymano, chodź. Nie wiem, co się dzieje. Judasz. Panie, co się dzieje? Witaj, rabbi. Przyjacielu, po coś przyszedł? Coś z nią przyszedł. Nie sam. Pocałunkiem wydajesz syna człowieczego. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu! Ja jestem. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu! Powiedziałem wam, że ja jestem. Zdradź go! Schowaj miecz! Schowaj miecz! Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Wyszliście z mieczami, kijami, jak na zbója. Codziennie nauczałem świątyni, a nie pojmaliście mnie. Dzieje się to wszystko, aby się wypełniły pisma proroków. Związać go! Związać go! Na ziemię! Dawaj! Dawaj! Idziemy! Za nami Józef jest święty, Bogu na Ojca, przez Ojca wzięty.
mamo, on był z nim. Czy ty jesteś uczniem tego człowieka? Jakiego człowieka? Nie znam go. Jakiego człowieka? Widziałam cię. Widziałam. Jak mogłaś mi widzieć? Twoja mowa cię zdradziła. Nie znam tego człowieka. Widziałam go. Nie znam go. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i wprawdzie nauczasz drogi Pana. Nie liczysz się z ludzką opinią, nie dbasz o niczyje względy. Powiedz nam w tej swojej prawdzie, czy należy płacić podatek cesarzowi? Czy też nie? Obłudnicy, obłudnicy. Pokażcie mi monetę, którą się płaci podatek. Jest. Czy jest ten obraz i napis? Cesarza! 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 Oddajcie więc cesarzowi to, co cesarskie, a Bogu to, co boskie. Nauczycielu! Które przykazanie w prawie jest największe? Będziesz kochał Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją duszą. To jest pierwsze i największe przykazanie. Drugie, podobne jest do niego. Będziesz kochał bliźniego swego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Wezwijcie świadków. Mówcie, coście widzieli. I pamiętajcie, że zdajecie sprawę przed Bogiem i Jego sądem. Pozwólcie mi mówić, ja zaświadczę. Ten człowiek jest niewinny. Ja zaświadczam, ten człowiek jest niewinny. Niewinny? No on mówi. On mówi. Jest niewinny. Jest.
Ty, chodź, ciebie znam. I ty też, ciebie też. Powiedz, co wiesz o tym człowieku, który śmie nazywać się Mesjaszem? Powiem. Powiem wam, jak było. Jezus był do świątyni i wyrzucił stamtąd wszystkich sprzedających i kupujących. A jakby tego było mało, powywracał stoły wymieniających pieniądze. A na koniec, i to było najgorsze, zniszczył stragany sprzedawców gołębi. Powiedział także, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zamieniacie go w jaskinię zbójców. Jakim prawem to czynisz? Kto ci dał taką władzę? Jakim znakiem wykażesz się, że masz prawo to czynić? Zburzcie tę świątynię. A ja w ciągu 3 dni wzniosę ją na nowo. Odpowiada 46 lat budowano tę świątynię, a ty chcesz ją odbudować w ciągu 3 dni? Jak? Nic przeciw temu nie mówisz, co oni tu zeznają? Zaklinam cię na Boga żywego. Powiedz nam, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym? Sam to powiedziałeś. Ale oświadczam wam, odtąd zobaczycie Syna Człowieczego po prawej stronie Wszechmogącego i przychodzącego na obłokach nieba. Zbluźnił! Zbluźnił! Zbluźnierstwo! Zbluźnił! Zbluźnił! Na co nam jeszcze świadkowie? Oto słyszeliście bluźnierstwo! Bluźnierstwo! Jesteś! Kłamiesz! Kłamiesz! Oszust! Skłamał! Mojżesz dał nam takie prawo. Ten, kto zbluźni przeciw imieniu Pana, musi ponieść śmierć. Ten, który zbluźni przeciwko imieniu Bożemu, zostanie ukarany śmiercią! Winien jest śmierci! Winien jesteś śmierci! Śmierć! Śmierć! Tak! Śmierć! Śmierć! Bluźnierco, Synu Boży, ten, który zburzy naszą świątynię, Mesjasz, Król Żydowski, bluźnierca,
prowadźcie go przed sąd rzymskiego namiestnika, by zatwierdził wyrok śmierci wydany przez Najwyższą Izbę Sanhedrynu. Żądajcie od Piłata kary krzyża dla Jezusa Nazarejczyka, bowiem przeklęty przez Boga jest ten, który zawisł na drzewie. Poncjuszu Piłacie, prowadzę do ciebie złoczyńcę, którego obwołali królem żydowskim. Musisz go osądzić! Tłum się burzy! Tłum się burzy! Mówisz to sam od siebie? Czy też inni powiedzieli ci o mnie? Człowiek ten zbluźnił przeciwko imieniu Pana. Prawo Mojżeszowe mówi: ten, który zbloził przeciwko imieniu Bożemu, zostanie ukarany śmiercią! Śmierć! Na śmierć! Na śmierć! Śmierć! Na śmierć! Kara śmierci dla niego! Na śmierć! Na śmierć! Nie chcesz ze mną rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę cię uwolnić? I mam władzę cię ukrzyżować? Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie, tobie, wydał na śmierć. Z okazji święta mam zwyczaj uwalniać wam jednego więźnia. Kogo mam uwolnić? Jezusa Barabasza? Czy Jezusa zwanego Chrystusem? Barabasza, Barabasza, Barabasza. Którego z tych dwóch mam wam uwolnić? Przecież. Barabasza! 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 Barabasza!
Uwolnij Barabasa! Uwolnij Barabasa! Barabasa! Zwanym Chrystusem? Krzyżuj, 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 na krzyż z nim! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Na krzyż! Ukrzyżuj! 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 Na krzyż z nim! Na krzyż! Ukrzyżuj! 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 Każę go ubiczować, a później uwolnię. Mówię ci, miałem ważne spotkanie. Oczywiście czuję, jakie to było ważne spotkanie. Oczywiście ważniejsze od naszej 25. rocznicy ślubu. Co było, to było i nic ci do tego. Jak nic mi do tego? Jesteś moim mężem. Powinnam wiedzieć, gdzie byłeś, z kim, co robiłeś, a nie nic mi do tego. Pojawiasz się w domu i znikasz. Traktujesz ten dom jak hotel. My cię w ogóle nie interesujemy. Kompletnie cię nie interesujemy, masz nas kompletnie gdzieś. Ty i te twoje wyjazdy, ta twoja praca, te wielkie tajemnice. I nic mi do tego. Ty myślisz, że ja nie wiem, co się dzieje na tych twoich służbowych wyjazdach? Z nich też oczywiście wracasz śmierdzący od wódki. I nic mi do tego. A ja to wszystko próbuję zrozumieć. Ale ty oczywiście egoista. Dla ciebie ten dom to jest tylko i wyłącznie hotel. Ale oczywiście nie wspomnę, jak swoimi czasy nagle stwierdziłeś, że ci ruchu brak. Właśnie. Zazdrościsz. Masz mało ruchu, bo masz tak pracę siedzącą. I co? Postanowiłeś na rolkowanie bieganie się udawać. W dzień, w dzień. Na roleczki, na bieganie, w każdy wieczór. I siły ma, i czas ma oczywiście. Ale my, rodzina, kompletnie cię nie interesuje. Masz to wszystko gdzieś. Uspokój się. Nie mogę tego nie słuchać. Nie uspokoję się. Mnie to wszystko boli. Ja to wszystko staram się zrozumieć. Godzę się z jednej strony na to. Ale ja już nie mam siły po prostu. W ogóle nie mam siły. W ogóle cię nie interesujemy. A nie wspomnę oczywiście, jak tydzień temu wielki dobrodziej się z ciebie zrobił. Postanowił koleżance meble przywozić do nas nowego mieszkania. Tak. Do nowego mieszkania nie pamiętasz? Dzień w dzień, w każdy wieczór do niej poprawiłeś jechać, a myślisz, że ja nie wiem, co to jest za kobieta, kim ona jest? Nie kompromituj jest, się! Nie, jest. Nie kompromituj się przed się. Dziećmi! Co się nie... Ja ci co pokażę. Ty w ogóle wyrabiasz? Nie kompromituj się! Co uspokój ty się, wariatko! Ja uspokój się, bo ci przyłożę! Teraz do ich teraz
Zabawimy się z tobą. O, jesteś nasz królu robactwa. Jesteś królu. Teraz się dowiedziałeś. Jedziemy z nim. Mocniej! Gorzkie żale, przybywajcie, serca nasze przenikajcie, serca nasze przenikajcie, rozpłyńcie się me źrenice. Toczcie smutnych łez krynice, toczcie smutnych łez krynice. Słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają, żałobą się pokrywają, płaczą rzewnie aniołowie, a któż żałość ich wypowie, a któż żałość ich wypowie. Opoki się twarde krają, z grobów umarli powstają, z grobów umarli powstają. Cóż jest, pytam, co się dzieje? Wszystko stworzenie truchleje, wszystko stworzenie truchleje. Na ból męki Chrystusowej żal przejmuje bez wymowy, żal przejmuje bez wymowy. Ach, ja matka tak żałosna, boleść mnie ściska nieznośna, miecz me serce przenika, miecz me serce przenika. Czemuś, matko ukochana, ciężko na sercu struskana, czemu wszystka truchlejesz, czemu wszystka truchlejesz? Co mnie pytasz, wszystka mdłości, mówić nie mogę z żałości, krew mi serce zalewa, krew mi serce zalewa. Powiedz mi, o Panno moja, czemu blednieje twarz twoja? Czemu gorzkie łzy lejesz? Czemu gorzkie łzy lejesz? Widzę, że syn ukochany w obrócu cały zalany, potu krwawym potokiem, potu krwawym potokiem.
Oto człowiek. Poncjuszu Piłacie, z woli cesarza, namiestniku Judei, jeśli go nie ukrzyżujesz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Króla waszego mam ukrzyżować. Jakiego króla? Poza Cezarem nie mamy króla. A ten człowiek nie tylko nazywał się Mesjaszem, ale jeszcze podburzał lud. Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! 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 Nie ponoszę winy za tę krew. To wasza sprawa. Niech jego krew spadnie na nas i na nasze dzieci. Pomóż mu! Pomóż mu! Pomóż mu! Pomóż mu! Pomóż mu!
którzy tu jesteśmy! Nasza? To twoja wina! To twoja wyłącznie wina! Przez to twoje narzekanie i gderanie i wieczne niezadowolenie! Tylko twoja! Niczyja inna! Jakie nasza! Boże! Wybacz mi! Gdzieś będziesz ze mną w raj. Boże, że czegoś nie obudził. Opuszczamy go!
Nie pamiętam. Nie pamiętam, kiedy tu ostatnio byłem. Przychodzę do Ciebie, Boże, bo moi rodzice mieli wypadek. I to w 25. rocznicę ślubu. Niby tyle lat byli razem, a tak naprawdę osobno. Coraz dalej od siebie. To chyba przez to, że nie było tam miejsca dla Ciebie. Bo nie byłeś w moim domu najważniejszy. Dla mnie to nie był dom, lecz hotel, po którym wiązało się kilka niezbyt bliskich mi osób. Moja wina, bo sam do tego dążyłem. Nic nie dostrzegałem. Nic poza moim światem mnie nie interesowało. Wszystko wydawało się normalne i w porządku. Żyłam w domu jak wszyscy, w swoim świecie. I nie chciałam go zmieniać na inny, lepszy, pełen miłości, radości i ciepła. Lecz Ty, Panie, wiesz najlepiej, jak było. Wiesz, jaki był dla mnie mój ojciec. Panie, ja nie chcę być tak jak on. Teraz wiem, że sam taki się staje, a nawet gorszy. Będąc osobno, sprawiałem wiele bólu mojej mamie, nawet mojemu ojcu, a przede wszystkim mojej siostrze, która mi potrzebowała. I nadal potrzebuję. I wierzę, że mój brat nie będzie taki jak on. Choć mam żal do niego. Panie, wiem, że nie byłoby mnie tu, gdyby nie moja babcia, która zawsze dużo o Tobie opowiadała. Mówiła, bym w Ciebie wierzyła, Tobie ufała, w Tobie pokładała nadzieję, byś był dla mnie najważniejszy. Mówiła to z takim przekonaniem, jakby to było jedyne wyjście z każdej sytuacji. Może gdybym jej wtedy słuchał, wszystko byłoby inaczej. Byłbym inny, szczęśliwy. Dziękuję Ci za babcię. Bo to ona dała nam Ciebie. Czuję się, jakbym od nikogo innego nie dostawała tak dużo, jak od niej. Panie, pomóż mi się zmienić. Pomóż mi dobrze opiekować się moją siostrą. Ty jesteś jedyną nadzieją, że to jest możliwe, że to się uda. Boże, wybacz mi i chroń moje serce. Boże, opiekuj się mną. Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Idź w pokoju i od tej chwili już nie grzesz.